Dzień dobry, witamy na targu w Podzentynie. Dzisiaj będzie duży targ, pokażę później, ile jest ludzi. Tak, ta samiczka jest z Radomia o numerze. Pokaż. 21475. Dzisiaj będzie puszczona z Podzentyna. Mój numer telefonu dołożony do niej. Pusio Andrzejku, niech leci. O. No. No teraz Karolowi załatwiłeś sprawę. Już się nie ma. Poszła. Poszła. Tak, jesteśmy na targu w Podzentynie. Tak jak mówię. Jak to cenowo wygląda u pana od do? Nie pański. Dzień dobry, a te winery, jak to cenowo wygląda? 80 zł sztuka. A ta parka? To są młode gołębie, po 50 zł. Takie okazy tylko w Podzentynie. Zapraszamy. Dziękuję ślicznie. To nie ja mu zakładałem obrączkę, tylko to nie mój, to jest Jacka. Nie wiem. Ile za sztukę tych murzynów? 30 zł za sztukę. Dziękuję ślicznie. No to fajnie. To. Jak to cenowo wygląda? Za sztukę? Wszystko jedno, która by nie była? Chyba tak. Kolenify. Zięcia. 75. Za sztukę. A falista? 30. O, a przepiórki? Podniki. A te kurki? 80. Sztuka. Za parę. 80 za parę. No bo to para jest. Dziękuję ślicznie. Tutaj mamy Belga, jak widzę, BE, nie wiem tylko który rok, ale z białą to myślę 20, nie wiem jak cenowo wygląda. A to pański ten Belg, ile? 90 zł. 90 zł taki piękny belg. Dziękuję ślicznie. Nie za tego para. A krymeczki para? Nie, są młode. To ile od sztuki? 50 zł, dziękuję bardzo. Sztukce i para berliński. 200. Berlińskie 200. A widymki, bo tu jest sporo widymków, nie? No jest. Po 100 i po 80, to zależy. A wywrotki? Wywrotki po 80. Dziękuję ślicznie. Ale kochiny też pan ode mnie brał? Nie. A czy było tam chyba ze 2 jajka, nie? Jak to cenowo wygląda od sztuki? 50. A co to za rasa? Brytka, kokin miedrowy, kokin kazełek. Co? A te są tańsze? 50 zł. Kokin kazełek, celebrytka. No jest to trochę, faktycznie. Ale ładne, barwy, szczególnie barwy upierzenia. Dziękuję bardzo. Co to za rasa? To są faliste. Jest mały. Jak to cenowo wygląda? 30 zł za sztukę. A tu mamy Mulemansa, białe pocztowe. A pawika fajnego. I widymkę chyba, tak? Czy to jak Budapeszt, jak widymka, tak? Tak, bo to nie jest nasz przybliżony znajomy, żeby go
żeby sprzedać. Tak jest. To ile za tego Mulemansa właśnie? 3,5 dyszki. A pawiczek? Też 3,5. Też 3,5. A króliki? Po 30. No, one by chętnie wyszły już. Dziękuję ślicznie. Żerek łapciat. Tak do wzięcia to ile? 80 para. 80 zł par. Nieważne jaki kolor. No, lawendowe 9. Lawendowe są najdroższe, tak? A te małe? Mniejsze? To są tańsze? No 70 par. A tu dalej? To kolegi idzie, kolega. No, dzień dobry. Jak to cenowo wygląda u Ciebie? Tutaj sztuka za parkę. Kurki te, to są takie mikrzyki, no nie? No. Za chwyzdy. No i kogutek z dwie dychy. Tak. Dwie dychy do wzięcia, no. Tak? Super, dziękuję ślicznie. Białogłówki, kremeczka, wszystko po dwie dychy. Wszystko po 10 zł jak leci? Pocztowe. Pocztowe chyba droższe. Zależy, na razie to się nie pyta. Na razie, no tak, o to chodzi. No i te srebrniaki to też na pewno. No to kolegi, bo nie wiem, poszedł czy przejść. No to nie podamy cen, bo nie ma właściciela, także. Tej okochamy, kurde, piękna raz. Nie, ja bym poprosił coś, jakąś relację odnośnie tych kaczuszek, bo taki... No to co, no rożeniec, 200 sztuka, Bajkał srebrny, 500, czuprynka samica, 200, 200 samica czerwonoramienna, mandarynka karolinka, 180. Wszystko, szybko i pięknie, dziękuję bardzo. A te kogutki? A 35. 35. 150. Taki kogucik. No, ale tu ich nie ma, mało tych okochamów jest. A młode te? O, teraz filmujemy i te młode. I okochamy po 50. Po 50. A te pozostałe? Po 20. Te małe kochinki. 200 mówię, za ten komplet duży, nie? 200, tak? A przepiórki? Osiem złotych, tak? I króliki tam 130 chyba marzy po stówie, nie? Tak. 130 i stówa. Aha. Czyli wszystko wiemy, dziękuję ślicznie. A po 15 zł. Ale piększe z tygrysów huperowo. Dwa tygrysy, Andaluz i dwa białe. I wszystko... Jedna cena. No, Andaluz to jest ładny. I tygrysy też. Wszystkie piękne. Cała piątka. Jakby ktoś chciał bać hurtem, całość. 6 dyszek za wszystkie. No. Za hurt to. Wszystko, jak wszystkie zabiera, tak, taniej będzie. Także będzie z panem idzie się dogadać, to najważniejsza sprawa. Tak jest. Dziękuję ślicznie. Srokacze. Srokacze, tak. Po 30 zł takie małe. No, to się bierze od razu, tak jest. No tak, nie ma sprawy. Dobra, dziękuję bardzo. Dzień dobry, to pańskie te srebrniaki? Nie, jaka cena. To tak, to nie podamy. Ile taka parka tych? 60 zł, bo to kolegi są, ja przyjdzie i właśnie mówię, żeby ktoś się pytał, no to... A te białe? Jakby jedne są jakby
Garbonos? Nie, to jest, co to jest, te białe? O. No nie my garbonosy, bo to są od gościa z Oblęgorka, który, no ja też jestem, co po wystawach kupuje te gołębie. No, a te? Że powiem panu, że ma dużo tego, no to tam też kury hoduje, nie? Tak. Kasy ma, no a że nie, po prostu ma. A te to są te omskie? Nie, biało-piersiste, tylko że one nie są takie czyste, jak powinny być, dlatego są na mniejsze pieniądze, nie? Biało-piersiste, tak? Biało-piersiste, tak. To ile trzeba wyłożyć za taką parę biało-piersistych? 100 zł. 150 zł za sztukę. To tam, chłopaku. Dziękuję bardzo. A Budapeszty, widzę. Pierwszy gołąb pocztowe? 15-20. Zależy od klienta. Tak, a te murzynki u pana? Podyszku. A wiszwance? Jeden wiszwance. 1,30, drugi 15. A bok? Boki? Boki po 25. Są młode, czarne, a tu jest sami sobie. No, dziękuję ślicznie. Te grysy opale, no piękne, no naprawdę. Jak to cenowo wygląda? Trzy dyszki za sztuk. Trzy dyszki za sztuk. No, naprawdę ładnie. Sama młodzież. Sama młodzież. Tu stoi tam, nie mogę cię znaleźć. Gdzie tam jedzie? A dalej tam. O ten. Zamojski. Zamojski. A to niebieskie? Pocztowy. Pocztowy, tak. A widymki jak cenisz? 70 zł. 70 zł ta koparka. Dobrze, no, dziękuję ślicznie. To na jakie to idzie? Zwyżka Świat Gołębi. Na trwam będzie. Na trwam nie będzie. Gwarantuję, że nie. Po 12. Nie. Wchodzi pan na YouTube, Zwyżka Świat Gołębi. Po 12. A to wnuczek, syn czy dziecko. Na trwam będzie po 12. Ile te widymki? Widymki takie para. Tak, stówkę. A wywrotki, stówkę. Ten 60. A pocztowy? A pocztowy na dwie dychy. No. Dzień dobry, takie wiedeńskie to drogie bardzo? Stówkę. Stówkę do wzięcia. No i poszło coś? Dzwonił coś do pana? Skórnie, no, co z jakiś? A Maściuszek? 50 zł. 50 zł, a te urodniki pozostałe? Po 5 dyszy. Po 5 dyszy. Ja mam twojego kurwa, że nie wiedziałem, że ty jesteś, bo kurwa jeszcze go kurwa. Zastanawiałeś się? Tak się nie robi. Zastanawiałeś się? Ja się mówiłem, że jest. A jaśniaki po ile u pana? A chuje. A ty to co wszystko? Pan nie parzy, bo się nie powie. Nie powie. To ja już nie chcę słyszeć takiej, znaczy... Pod jedychy, tak, ale to neweczek jedychy, tak? No, neweczek to będzie. Bo widymki, murzynki, motylki. Wszystkie pod jedychy, tak? Dziękuję ślicznie. Wiedeńskie, piękne okazy. Jak to cenowo wygląda, te wiedeńskie? A z tych perłowek? 60 zł za sztuk. A te czarne biolota? Po 5 dych. Po 5 dych. Ale tutaj nie ma z tych, to Hiszpan, nie? Czy jak to się... Jak... Duński? Duński lotny. A, to już wiem. To być może ostatnio, co filmowałem twoje, nie tego. Jakiś gość mi tu pisał i pisał, kurde, o te. No ale to cóż. Ja nie wiedziałem, czy twoje, czy tego gościa jeszcze drugiego, kurde. Jak coś, to niech nie pisze z której minuty.
No bo te miliki, nie? To drogie bardzo, nie? I te tutaj od 60 do 200 zł. A ten taki jakiś niespotykana barwa, taki superowy? Cztery dyszki. Cztery dyszki. A to sama młodzież. Dorosłe samce, to młode po 5 dyszek drożej? No tak, od 40 do 90 zł. Od 490. No i tutaj same okazy. No na pewno będzie. To musi wejść na tego. Hodowla Camaro, tak? Tak, to wejdzie na hodowlę Camaro i tam wyświetli się telefon i można dzwonić. A tutaj. Tu już te urodniki są droższe, nie? No to tak od 50 do 200. Od 50 do 200. Ale białych dużo masz, widzę też. A to kolegi są. Kolegi. Dzień dobry. Dzień dobry. A jak to cenowo wygląda, te białe? 30 zł sztuka, jeżeli weźmiemy więcej, kurt konkretnie. To będzie taniej. A wiedeńskie, chyba wiedeńskie te czarne. Tak, 60 zł parka taka. Ostatnia do sklepu. Ostatnia, tak. Dziękuję ślicznie. Dzień dobry. Nie wiadomo ile za te przepióreczki. No to nie obawiamy się. Tutaj nie ma pana, nie dowiemy się ceny. No ale piękne winery, naprawdę. 500 zł za taką parkę. A jest dużo. Maściuszki nie powiemy, bo pan mój nie wie. A wiedeńskie też nie ma. No i tutaj też. Tu masz pojedynczą białogłówkę, tak? Masz i te widymkę. A to są cepelki dwa białe? Jeden biały, tak. A murzynki po ile od sztuki? Po 8 zł. Dziękuję bardzo. No tu mam stetę, że się tam przyjdzie. Bo jestem nowy przybrany. No. Ja te sam jestem piękny. Samica no to jest taką jak samica. No młoda piła. Bierzesz? Bierzesz? Biedniki? Do samego. Długo bierzesz samicę? No samicę to ty sprzedasz. Tak, samicę to nie wezmę. Ja to wezmę 10 i już. No. Biedek jest ordynka. Podyszę te nasze ptaszki, podyszę. Srebrniak na białym ogonie jest najdroższy chyba, nie? Ten perłowy taki. Perłowy pasie, ona, tamica. Ile za taką trzeba dać? 2,5 dyszki. 2,5 dyszki. A pozostałe? No tak, no po dychu. A podstawy? Samica. Samica, tak? Samica. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. A to jest z tych... Z Budapesztu? Nie, to jest Powinera. Powinera, aha. Loci czerwone wyszło posady. Piękny, kurde, przecież. Krymeczek, super. Do wzięcia taki kończaty, samiczka? Trzydyszki, towarek na cały bazarek. Dokładnie, a krymeczka czy krymeczek? Też trzydyk. Też trzydyk. Dziękuję ślicznie. Nie ma właścicieli, czyli nie będziemy wiedzieć. Piękne ptaszki. Nie pije w ogóle. A jeszcze tym bardziej samochodem pijanym o 10 rano. Dzień dobry, taka para standardów do wzięcia. Stówkę. 100 zł trzeba dać. To który samczyk jest? Ten jasny. Jasny. Ten jak niebieska biały. Samiczka. Niebieska samiczka. Stówkę, taka para standardów. A to te, który to jest? Wenecki? Co to jest? Ten to jest cepelek. A cepelek z czubem? No to
mówią na to, bo to do mnie przyleciało. Ile taki cepelek? 20 zł. 20 zł do wzięcia. Dziękuję ślicznie. To proszę zdradzić, ile taki piękny brodawczak, ale kolorowy? Półstówki. Półstówki. A białogłówka? Białogłówka bieliszka. A pawiki, bo to jest para? Za parę półtówki. I Budapeszty nam zostały? 3 dyszki. 3 dyszki. Dziękuję bardzo. Tak, to są te staropolany. Staropolany. Troszeczkę co innego. Mhm. To ile taka para staropolanów? Za parę. A białe pocztowe od sztuki? Białe to tak no, jak w parze to tanie. Jak? Mhm. Pocztówki za parę. I tuż mamy białogłówki i mamy Budapeszty i czarny pocztowy. Dziękuję ślicznie. Nakręcę. Wiszwanczyk. Tak. Co tam mamy? Parka Wiszwancy. Parka Wiszwancy. 30 zł polskich. A ten winerek? 10 zł. Poważnie? Takie nie. Niskie ceny zapraszamy do tak. Bodzentyna. Tak, zapraszamy. Głowa samica. Dziękuję bardzo. Dzięki. To ma pan, taki ryś jest pojedynczy u pana. A srebrniaki od sztuki ile? A ryś? 20. Dziękuję ślicznie. To nie, miło mi słyszeć. Dobra, no. To ile za takie malutkie? Po 15 zł się ceni, panie. Moje, no. Kupiły? Nie, przyniosłem te winery na sprzedanie. To się pochwalić ceną za te 60 zł para winerków. A czerwone takie ładne, pocztowe? 40 za parę. I został ci os... Murzyn. Murzynka pojedynczo? A 15 zł. 15 zł. Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo. Wenecki pojedynczy? Ile taki do wzięcia? A wiszwanczyk? Dyszkę się ceni. Nie, te białe dykie. Ile taka? 300? Nie. 200? Piękne. Spancer. To ile taki spancer do wzięcia? Dyszkę. Dyszkę, proszę. Ten czerwony spancer. Ten czerwony spancer. To jest winerka. A za parę tych wiszwanców? Kiedy wycenia, tak ja się wziąłem. A nie, no tak. Dziękuję życie. Już kręci. To ile murzynki, jak cenowo wygląda? A pocztowe? A to jedna wiedeńska jest, chyba samiczka, nie? No to jest po wiedeński. A po wiedeński, po wiedeński. A pocztowe ile od sztuki? Podyszki. Dziękuję ślicznie. Młodzież, no sama młodzież. Jak to cenowo wygląda? Oddychy tam do dwóch. Oddychy do dwóch. Dziękuję bardzo. Tu po 15 zł sztuka. Drogie bardzo? Tak. Po ile te indyczki? Po 50 zł takie indyczki. 50 zł sztuka do wzięcia. A po 15 zł. Po ile indyczki? Ile para gili takich fajnych? Trzy dyszki. I pojedyncza widymka.
No. Ile tam gdzie? Ale to nie do sprzedania, bo to kolega kupił. Kupił? No. Papaga, tak, dwuczuby, czajki saksońskie. A to, a te młode tu po lewej to co? Takie mieszańce. Mieszańce, no właśnie. A, miało coś tam być, a ale wyszło to jak wyszło. Nie? No tak, właśnie. To jak cenowo to czajki? Za tę stówkę. No ale ten okasneweczek. Za niego 5 dyszek, bo trochę wadę ma. No, no ma trochę wadę, ale piękne. Ale tutaj postawa też nie. No tutaj super, widać, widać. Nie, coś fajnego to. A ta parka? Stówka parka. O proszę, jakie piękne. Piórka chyba. Nie, już piórka, bo wonię. Wiedeńskie, żółte po 7 dych, czarne 5 dych. No. I czerwony i poczarny. Pyłek, jeszcze przypomnijmy. Kiedyśki. Pieszka. 35. I tu mamy kit pszczeli. Tak. Dyszkę 23 gramy. 23 gramy. Gnieweczek, dwie dyszki, winerek, dwie dyszki, jedeński, pięć dych. Króliki, zajęczaki, to jest samiczka starsza, 70 zł. I tam młode są po 4 dni. Młode po 4 dni. I to waszych tyle. Dzień dobry, jak cenowo te wiedeńskie? To nie moje, nie. A nie. Półtorej stówy ceny, wiem o co chodzi. Półtorej stówy sztuka, tak? Chyba tak, ale nie chcę bardzo błąd. No słyszałem jak to jest. Półtorej stówy sztuka, taki wiedeński. Znajomego akurat. Tak, rozumiem. No. Fajne, takie nie tylko, jak ładne. 15 dać? Nie, nie, za 15 to nie. Wiedeński. A te? Srebrniaki. Pańskie? Tak. To można dowiedzieć się ceny? 150 para. 150 zł takich. Para perłowych i para opinii. Po 150 zł para. Tak, dokładnie. A świnki po dwie dychy. Papuszki 25. 25 zł widać. Fajnie, 25 zł. No nie, dobrze. Dziękuję bardzo. To ile taki Słowak do wzięcia? To jest SK na... To jest 2020, nie? Tak. 2020. Tu świnki też pod jedychy? Tak. A miniaturki? Po 40. Po 40. Taki duży królik? 100 zł. 100 zł. A ten kogutek? 50 zł. Dziękuję bardzo. To 40 zł sztuka, te małe. Jak bloga? Czemu nie dałeś? Nie wiem, że się nie wstawał. Uuu, takie olbrzymie dęte. Z tych pomorskich. Ale nie ma właściciela i brodawczaki, nie będziemy wiedzieć. A czyje to, twoje? A nie wiecie ile za te... Stówkę. Stówkę za parę. Za sztukę chyba. Ale olbrzymy. Taka mietła, bo to 15 zł do wzięcia taka mietła. A u was jest lot? Murzyny Budapeszty. Po 15 zł sztuk. Dziękuję bardzo. A widzimy po 7. Tylko. A ta winerka taka śliczna, bo jeszcze nie widzę. O, pokażę. 260 zł. 260 zł. Chyba tyle dałem. No. I ciężko teraz odzyskać. No. Całe przeszkadzanie, kurwa, nie dojdzie. No, proszę. Teraz
naprawdę. Ciężko sprzedać. Jakbym gościa doszedł, to bym mu to rozetłumaczył. Tak bym pasowało. Tylko nie siłowo, tylko grzecznie. Nie, no roz i poza tym. Nie, to tak, to nie. Tak to by cię ukarali, to. Dobra, dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry. Murzynki? Takie murzynki, tak. Takie murzynki, takie młode. Młode. Jak to cenowo wygląda? Aj, proszę pan. No. Ja bym powiedział, po złoty, po dwa, po ile kto da. Po 10 zł dam, po ile. Neweczek. To... Neweczek młody. Neweczek młody, brudek. No. Srebrniak pasiaty i ten to taki winerek. Winerek, tak, tak. A srebrniak pasiaty jest najdroższy z nich chyba. Nie, powiem panu, że niekoniecznie. No brudek gdzieś 20-30 zł, te pasiaty 20 zł, newek 20, te po 20. Hurtowo, dziękuję tak, ślicznie. A hurtowo to by może poszło. Taniej to wszystko zepchnąć. Za stówkę by poszły te, co widzimy? Wszystkie? Poszły by. O, no to... Dziękuję bardzo. Nie wiem, to nie moja. Ile taki masz ściuszek do wzięcia? Nie wiem, kupiony, 250 zł. 250 zł. Tomek, ile dałeś do niego? 250, ale ładnie. Samczyk, samiczka? Sam jest. A pawiki jak cenowo? Który jeszcze ten? Wiedych. Pocztowe? Myśliwek to Wiedych, a te podychy. Te młodsze podychy. Dziękuję ślicznie. Wrócić tak. Proso po ile? Za kilo. Gorczyca. 3,50. Siemię. 3,50. Pszenica 25. Złoty 60. Dziękuję ślicznie. Piękne. Bielutkie. To ile trzeba zapłacić za taką parę turkotów włóczubych, żeby kupić? Półtorej stówy. No a tutaj mamy te... Parę greniastych siwych. 8 dych. No ale to... A ta egipska czy jaka? To jest satyn. Satynetka. 150 zł. A te perłowe stówkę. Perłowe stówka, a proszę. A te... Po dwie dychy obrączkowane. O, po dwie dychy obrączkowane. Jak leci, tak? Po dwie dychy. Tu zagraniczne są jakieś? Nie ma. Nie. Mhm. Dziękuję bardzo. Proszę zobaczyć, jakie te słońce razi niesamowicie. Tak, winerka. Winerka samiczka, tak? A białogłówki? 70 zł. Czarne 120. Czarne 120, a... Tamte drugie 200 zł. 220. Budapeszt pojedynczy? Pojedynczy 100 zł. A te białe? Berliny stówkę. Berliny stówkę, no. Będą. Ale tu jeszcze pokażemy tu mulemansy. Mulemansy i tygrysy. Żółte 100 zł, czarne 70. I na koniec zostały nam... Maśluszka, samica i kiple. 70 zł za parę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Widymka, jak tam cenowo wygląda ta widymeczka? 3,5. I tu kolekcja tych srebrniaków. A, jeden bocianek. A bocianek pojedynczy? 3 dychy. A pozostałe, bo tu są młodziaki i dorosłe, tak? Bo te młode, stówę. Za całą trójkę? Nie, za parę. Za parę, stówę. A ten jeden 5 dych. Aha. A pozostałe? No tak, różnie, no. Od 50 wzwyż? Nie. 4 dychy, 5 dych, no. Dziękuję bardzo. Dzień dobry pańskie. Białogłówki? 4 dyszki do wzięcia. A murzynki? Pozostałe? Podychu. Już poszło coś dzisiaj? A tak.
Dziękuję ślicznie. Budapeszty, pojedyncze, ile za taką parę? 20 zł. A brudki? Sroki są. A, sroki łowickie? Tak, 100 zł para. 100 zł para. Białe pocztowe? 40. Pawiki młode? 60. 60 do wzięcia. A te młode? Po 15 zł. Dziękuję, zapraszam do drugiej części.